Coś poszło nie tak. Nie wszystkie lampy świecą tak, jak powinny. Zaoszczędziliśmy na kablach, zostawione zostały kable stare. Mieszkańcy Karpacza chcą referendum. Widzicie Państwo, że tam ta determinacja tak naprawdę w tych ludziach jest. Umowy o dzieło od 2021, rejestracja w ZUS. Robi się to bardzo łatwo poprzez swoje indywidualne konto na naszej platformie internetowej PUE. W czwartek wita Państwa Paweł Guszała, zapraszam na serwis informacyjny. W zeszłym roku w Jeleniej Górze przestarzałe oświetlenie uliczne na dużą skalę wymieniono na nowe, energooszczędne. Niestety coś poszło nie tak, ponieważ nie wszystkie lampy świecą tak, jak powinny. Jedne mrugają. Inne po prostu nie świecą i mimo, że są nowe. Tak wygląda sytuacja z niektórymi lampami ulicznymi w Jeleniej Górze po zeszłorocznej wielkiej wymianie oświetlenia. Postawiono 800 nowych słupów wraz z oprawami, m.in. przy Jana Pawła II, Wolności, Konstytucji 3 Maja, Wincentego Pola, 1 Maja i Konopnickiej. I to od tego momentu zaczęły się problemy. Jeszcze w zeszłym roku prezydent Jerzy Łużniak został zapytany przez dziennikarzy na jednym ze spotkań, co jest tego przyczyną. Awarii systemu kabli, które tam są, pozostały w ramach tych prowadzonych prac. Zaoszczędziliśmy na kablach, zostawione zostały kable stare i tutaj niektóre te przyłącza jeszcze co pewien czas po przyłączeniu na nowo okazuje się, że gdzieś tam się coś przepala, gdzieś jakieś styki są. Niektóre lampy, na przykład na Wolności kilka lamp, to się okazało, że te tam są na górze takie coś w rodzaju zapłonników. One przestały działać, bo jakieś tam uszkodzenie. To akurat wszystko wykonawca w ramach gwarancji przyjeżdża i naprawia. Kolejne pytanie, jakie się nasuwa w tym temacie, to kiedy wszystkie awarie zostaną usunięte? Pierwsze problemy mieszkańcy zgłaszali zaraz po zakończeniu inwestycji, czyli w maju 2020. Od tego momentu mija pomału rok, a lampy jak widać nadal szwankują. Niestety wypowiedź prezydenta Jerzego Łużniaka nie daje jednoznacznej odpowiedzi. Jak będziemy mieli wszystko już dobrze zrobione, wszystkie kable wymienione, będziemy mieli wszystkie zapłonniki zrobione i wszystkie lampy będą. Ale to też przyjdzie wichura i coś zepsuje. To jest materia żywa i tam się co chwilę coś dzieje. A my mamy w Jeleniej Górze około 10 tysięcy lamp. Z przykrością informujemy, że wczoraj nad ranem zmarł prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej, a zarazem prezes rolniczej spółdzielni Agrofarm Leszek Grala. Miał 57 lat. Rodzinie oraz przyjaciołom składamy wyrazy współczucia. Mieszkańcy Karpacza mają już dość i chcą zorganizować referendum, które dotyczyć miałoby bezprawnych obostrzeń w branży turystycznej. W ten sposób jako pierwsi w Polsce chcą wypowiedzieć posłuszeństwo rządowym nakazom i uratować swoje biznesy. Rządowe zakazy i nakazy związane z epidemią koronawirusa wydawane są w formie rozporządzeń. Zdaniem niektórych mieszkańców Karpacza stoją one w sprzeczności z zapisami konstytucyjnymi, a to daje możliwość do ich nierespektowania. Referendum ma być formalnym sprzeciwem Karpacza w tej sprawie. Jednak aby tak było, najpierw większość mieszkańców musi odpowiedzieć twierdząco na następujące pytanie. Czy zgadzasz się na respektowanie nakazów, zakazów i ograniczeń praw i wolności obywatelskich wprowadzanych wbrew ustawom i Konstytucji RP poprzez rozporządzenia Rady Ministrów w związku ze stanem epidemii? I teraz tak, coś, czego chcemy wszyscy uniknąć, jakby tego, nazwijmy to w cudzysłowie, wątku politycznego, bo wszyscy jesteśmy zadaniowcami, chcielibyśmy doprowadzić do tego, aby jak najszybciej nas uwolnić, jak najszybciej, żebyśmy mogli przy tym reżimie sanitarnym bezpiecznie i profesjonalnie obsługiwać turystów. Więc widzicie Państwo, że tam ta determinacja tak naprawdę w tych ludziach jest.
Wczoraj w Karpaczu zbierane były już podpisy pod wnioskiem o organizację referendum. Inicjatorom akcji potrzebnych jest ich tylko 500. Jeżeli by się okazało, że tak i przeszło to w formie uchwały Rady Miejskiej, bo o takim referendum musi decydować Rada Miejska, no to potem czekamy na rozstrzygnięcie ewentualnie ze strony nadzoru wojewody. No jeżeli okaże się, że jest ok, no to przygotowujemy się do referendum. W przypadku tej sprawy kluczowy może okazać się czas. Zanim wszystkie formalności zostaną spełnione, referendum może zostać zorganizowane dawno po zniesieniu jakichkolwiek ograniczeń. Dostępna jest już lista miejsc, w których będzie można zaszczepić się przeciwko COVID-19 prawdopodobnie od połowy stycznia tego roku. W Wieleniej Górze to prawie 20 punktów, w powiecie karkonoskim 3, a w lubańskim 4. Pierwszy etap obejmie osoby powyżej 60 roku życia, służby mundurowej i nauczycieli. Drugi osoby z chorobami przewlekłymi lub w trakcie leczenia. Trzeci etap obejmie pracodawców i pracowników sektorów zamkniętych przez stan epidemii oraz pozostałą część dorosłej populacji Polaków. Jak będzie przebiegał proces rejestracji? Zapisać się na szczepienie można u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, dzwoniąc na specjalną infolinię 989 lub 22 62 62 989 lub poprzez internetowe konto pacjenta. Pełną listę punktów szczepień znajdą Państwo na naszej stronie internetowej oraz mapie punktów szczepień na gov.pl. Nowy rok, nowe zasady. Jeśli podpiszesz z kimś umowę o dzieło, powinieneś ją zarejestrować w ZUS 7 dni od jej wystawienia. Od 1 stycznia 2021 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji umów o dzieło. Wnioski można przesyłać drogą elektroniczną. Tą umowę musi zarejestrować ta osoba, która taką umowę wystawia. Robi się to bardzo łatwo poprzez swoje indywidualne konto na naszej platformie internetowej PUE. ZUS, a na naszej stronie jest dostępna instrukcja, która pokazuje krok po kroku, jak to zrobić. W zgłoszeniu są przekazywane ogólne informacje dotyczące zamawiającego i wykonawcy, daty zawarcia, rozpoczęcia i zakończenia umowy, jak też o jej przedmiocie. Dotyczy to wszystkich płatników składek oraz osób fizycznych, bez względu na to, czy są zarejestrowane w ZUS, czy też nie. Są jednak wyjątki. Nie wszystkie podmioty muszą zgłaszać do ZUS umowy o dzieło. Jest trochę wyjątków. Takie wyjątki dotyczą na przykład stowarzyszeń, fundacji. Jeżeli same za siebie i za nikogo więcej, za nie mają żadnych pracowników, czyli za nikogo więcej nie odprowadzają składek. Te wyjątki wszystkie są podane na naszej stronie internetowej. Warto się z nimi zapoznać. Na naszym ekranie widoczny jest adres strony internetowej, gdzie znajdą Państwo wszystkie szczegóły dotyczące nowych przepisów. O 12054 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia SARS-CoV-2 poinformowało dziś Ministerstwo Zdrowia. Na Dolnym Śląsku mowa jest o 627 osobach, w powiecie karkonoskim 13, a w Jeleniej Górze 12. Z powodu COVID-19 zmarło 38 osób, natomiast z powodu współistnienia z innymi schorzeniami 148. Proszę na siebie uważać. Do zobaczenia w kolejnym serwisie informacyjnym.